tutaj na wakacje, bo się totalnie zakochałam w Portugalii i zawsze mnie ciągnęło tutaj. I bardzo potrzebowałam po prostu zmienić coś w swoim życiu. Myślałam, że zostawię Wojtka, ale zamiast tego przyjechaliśmy tu po prostu walczyć o siebie i o rodzinę. I chcieliśmy pobyć razem. Wiercik. Na farmie, co jest najważniejsze, mi się wydaje, to jest ten czas, który mamy dla siebie i dla dzieci. Nie jesteśmy rozpraszani przez nic. Musimy ogarnąć musimy ogarnąć życie. I to jest chyba sedno tej sytuacji, że tutaj dzieci naprawdę są dzikie i robią co chcą, a przede wszystkim mają zadowoloną mamę. Zadowoloną mamę z życia, tatę i przestaliśmy się kłócić i jesteśmy znowu zakochani gołąbeczki. Treat summer like my nearly breakdown, summer like wine. Treat summer like my nearly breakdown, summer like wine. Śniadanie, słodziaku? Tam Polina działa? Działa pięknie, tak. Po prostu dzieci, wiesz. Ale no jest tak, że jest pół godziny super zabawa, a potem pół godziny ryku. Nie to. Mam dwa. Wiesz co? I wiercia, bo tak, bo to są Ingiego klocki i one chcemy je zbudować, cały statek chcemy zbudować, wiesz? I te klocki są potrzebne. To są właśnie, to są trudy. Tata, psy sypiasz. Wychowania w świecie konsumpcji i posiadania. Każdy chce mieć. Tata, psy sypiasz. Wszyscy chcemy posiadać, co? Tata, chcesz sypiasz. I wszyscy chcą, żeby to było moje. Szczęście związane z posiadaniem, tak? A przytulanie jest lepsze niż posiadanie. Chodź. Tato? Tato?
To jest wielka żółta wieża. Tata, buduję. Z napisami. Buduję, no co dalej? Teraz te klocki masz? Zgromadziłeś je? Mama. No to jak chcesz budować? Sosia mama! Tu jest taki klocek. Nie słyszę, co mówisz, wiesz? Mama, tata mama. To jest tata mama? Że takie duże? Tutaj mama, tu tata z jednej strony, okej. Okay. A no, zgromadziłeś te klocki już? Mam tylko te dwa. No, trzeba po dwa każdego tego. Dwa takie, dwa takie i dwa takie. Widzisz, dwa, cztery takie trzeba. Aż. Takie, takie trzeba, cztery. Okej. Te dwa. Możesz ci jakąś mądrość sprzedać. Mądrość życiową? No. Rodzina jest super. I nic nie robienie jest bardzo fajne. Najciekawsze w życiu jest nic nie robienie. To prawda. Oprócz tego rodzina to ciężka praca. W pewnym momencie pojawiła się grupa ludzi w latach 60. którzy tam przyczyli Freudowi w ogóle i że oni wierzyli, bo Freud zakładał, że w ludziach drzemie dużo zła, tak naprawdę, że natura ludzka jest zła poprzez pierwszą wojnę światową, to co zobaczył i wszystko, że natura ludzka jest zła i że tylko ego, swój umysł może powstrzymać wyzwolenie tych złych emocji tak naprawdę. Czyli trzeba ludzi dostosować do społeczeństwa i kontrolować, żeby ta zła natura nie wyszła i nie doprowadziła do zagłady. Ludzie mają swoją, znaczy to nie Freud, to już później politycy jakby uważali. Że ludzie mają jeszcze zwierzęco, jakieś takie brutalne, oparte na seksualizmie też w sobie doświadczenia z przeszłości, po prostu z bycia, wiesz, ludami pierwotnymi, nie? Że to by nie wyszło z ludzi, ja mogę i że w każdej chwili może wybuchnąć, nie? Ja mam trzy rzeczy i ty. A dopiero później pojawili się jakby wyznawców analizy, ale z teorią, że ludzie są bardzo dobrzy w środku, tylko przez społeczeństwo i uciśnienie przez społeczeństwo pojawiają się choroby, neurozy i dziwne zachowania. Wiesz, nie możesz być sobą, bo społeczeństwo cię uciśnie jakoś. No to mi się podoba. Mi też się to bardziej podoba, to wierzę w ludzi, że są dobrzy, tylko społeczeństwo po prostu wierzy. A łatwo ci, jak zostajesz z dwójką dzieci sam, z Wierą, z Ignasiem? Jak jest słońce i nie muszę nic zrobić, to nie jest tak źle. I może jak trzeba się gdzieś tam wykonać jakieś zadanie, które nie wiąże się z obecnością tutaj, tylko z telefonami i z mailami. Ale było, dzisiaj było fajnie. A myślisz, że Julka trochę wyolbrzymia? Jak ty wyjeżdżasz, to i ciężko, czy? Myślę, że chyba nie można tak mówić, że wyolbrzymia, bo każdy ma swoją perspektywę i ocenianie kogoś, że ktoś wyolbrzymia, jest nie fair w sumie. Ona tak to widzi, no. Ale myślę, że są jakieś mechanizmy z jej nastoletnich lat, kiedy musiała za szybko wydorośleć i nie mogła się cieszyć byciem dzieckiem i musiała wziąć bardzo dużą odpowiedzialność na siebie ze względu na losy waszej rodziny, które powodują, że ona nie chce tej odpowiedzialności czasem, że przeżywa ją po prostu może bardziej, nie? Jak samemu trzeba coś zrobić. Ale tak jest po prostu. Baję, mama. No dobrze, zaraz będzie Baja, tylko wstawię sobie coś na Instagram. Dobrze? Nie możesz. Mogę. Baja. I pokazać mi balony. Zaraz ci pokażę balony, tylko wrzucę coś na Instagram, gdzie mnie ludzie tak lubią. Baja.
Także tak mieszkam. Przyjechaliśmy tu ponad 3 miesiące temu, bo w Warszawie byłam bardzo sfrustrowana. Jako człowiek, jako matka, nie w związku. Mój chłopak jest operatorem filmowym, to znaczy, że cały czas siedziałam sama z dziećmi. A wpadała siostra jedna albo druga mi pomóc. Ale miałam poczucie, że przez część roku jestem samotną matką. Nie miałam na to ochoty najmniejszej. Więc trochę postawiłam wszystko na jedną kartę i powiedziałam Wojtkowi, że wyjeżdżamy do Portugalii. No i że ma szansę być z nami cały czas. Akurat od 2 dni jest w Warszawie. No, ale skądś pieniądze trzeba brać. Jest 15:30, trzeba Igiego odebrać ze szkoły. Chodzi tutaj do brytyjskiej szkoły. No i teoretycznie mam czas dla siebie od 9:30 do 15:30 na to, żeby pisać albo właśnie, żeby surfować. Igi też uczy się angielskiego. Jest to też opcja, żeby poznał jakichś ludzi. To są same friki, każdy przed czymś uciekł po prostu. I starzy Angole, którzy po prostu chcą lepszego życia niż mają na wyspach. I ludzie, którzy nie chcą mieć dzieci w szkole i są hipisami. From healer to dealer. Takich można tutaj spotkać ludzi głównie. A każdy jest albo jakimś joginem, buddystą, nie wiem, robi dżemy, ekoświeczki. Nikt to nie jest normalny. Więc w sumie czuję się jak ryba w wodzie. Dziecko zasnęło, więc ja mogę popracować. To jest moje biuro. Mój sprzęt, czyli Celtics. Piszę w nim scenariusze. Jestem scenarzystką. Odkąd wyjechałam z Warszawy... nie wiem właśnie, czy piszę więcej, czy piszę mniej. Chyba piszę mniej, bo jakoś bardzo skupiam się na tym, żeby być tu i teraz z rodziną i z Wojtkiem. Jakoś jak jestem tu na końcu świata, jest ta wspaniała przyroda i pogoda i surfing i fale i ogródek do ogarnięcia i kurczaki, to jakoś pisanie nie wydaje mi się takie ważne. Świetnie. No. Czy mówię raporcie? Wiera zrozumiała, że tata dzisiaj nie wraca. Bo ja powiedziałam, że mój tata przyjeżdża za kilka dni. Tak, dzisiaj tata dzisiaj wraca. W nocy. Taty nie było kilka dni, tak? Poleciał? No, do pracy poleciał. A tęsknisz za Polską? Mhm. Bo to jest bardzo głupio. A co z głupiego? Jest za dużo roślin. Za dużo roślin? Rośliny ci przeszkadzają. Co tam dalej, tęsknisz za tatą?
Rodzina to jest największa lekcja pokory, jaką w życiu dostałam. Niezły wpierdol. W sumie. Dla głowy, dla ciała. Melanż jest łatwiejszy. No. No, co masz jeszcze? Truskawka? No, a Wierka, o, zrobisz zdrówko? Jak się robi zdrówko? Zdrówko. O! O nie! O nie! Oblałaś się? Już się rozbieram. I tak. Wystarczy podciągnąć? Tak. A, no dobra. Trochę zmoczyłaś łóżko. To ja, a... Ty tu śpisz? Tak. Czasami.